Hej, z tej strony Q, a to jest 50 twarzy Greya. I właśnie jesteśmy w pokoju zabaw. Zobaczymy, co Rebeka tutaj może poobadawać sobie, popatrzeć, tak troszkę popróbować. Może tu o jakiś tutaj power supply control panel. This panel looks like it controls the electric voltage in the room. Edges the panel, oczywiście, dawaj electric voltage. Łożysz mordę. Up. Up. I'm down. Up. Up. Wyliczone. Dziękuję bardzo. Z zawodu jestem elektrykiem, oprócz tego mojego szczegółu, że tak naprawdę nie jestem. Taka ciekawostka na temat mojego życia. Co to jest? Jakieś piekiełko nam się tu otworzyło? What? You are wasting your time. O, Grey. This place for myself, which means you are trespassing. And I am very territorial. Markus, to ty? Serio, tym razem małpa. No ale czemu na Rebekę akurat? Chciałem powiedzieć, że przydałby mi się Billy, ale... It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Nie martw się, Birkin. Ty jeszcze z tym G poszalejesz. Their superior combat training should make them perfect test subjects. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. Co, i znowu będą się wysadzać? Tak jak w każdym rezydencie. Trzymaj się, trzymaj się. No okej, jestem tutaj. Aha, bo tu jest Rebeka, dobra. Tu jest Rebeka. Chyba. Albo Billy. Nie wiem sam. Tu jest Billy. Tu jest Rebeka. Czyli Rebeka tu ma save'a i może uciec, tak? Czy nie? Dobrze myślę? Dobra, źle pomyślałem. No Billy tutaj nie ma zbyt kolorowo, tak? Niestety, no gdybym wiedział, to bym zostawił tego shotguna dla Billego. No ale dobra, sprawdźmy. Billy jest tutaj, tak? Nie, jakimś cudem tam muszę do niej dotrzeć. No to Rebeka, ja ci życzę powodzenia, jeśli ty myślisz, że ze mną pożyjesz. Chociaż da, chyba widzę tą dziurę. Wystarczy wyjść i pobiec do drzwi. No spróbujemy, okej, jechane. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
Teraz ta emocjonująca muzyczka. Ale kuźwasz by mnie małpą poszczy... Serio? Co teraz, zamiast pająku będą małpy biegać? Jakie to jest głupie. Jakie to jest głupie. Siema pająki, siema, siema. O jest. A Rebeka na dęgerze tam jeszcze małpisę nią ugryzł. Wiem, że to było pewnie na potrzeby filmu. Teraz pytanie, kto to jest, bo to nie wydaje mi to dźwięku jak... A nie. What? Headshot! Pięknie. Ciśniemy tutaj. Pełna amunicji, zajebiście, o to mi chodzi. Amunicja, amunicja. Kombinujemy. Ła, wow, przeładowałem aż jeden nabój. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. The door is busted, no to przesuń to. Fuck! Dedecki. Jesus. O, tu mam ten. Doszły granat, najwyżej zrzucę to Rebece, jak ją spotkam. Widzicie, mówiłem, mogłem podnieść to do granatnika, mogłem, no. Ale po co? Czekaj, żeby mógł wrócić i ona by nie zginęła. Ale może, żeby zginęła, tak jak w jedynce było tam, że trzeba do kogoś dobiec na czas, bo jak nie, to... Fuck. Serio, ziomki? What the fuck? Przestańcie, ej! Daj mi spokój, ja walczę, kurwa, z małpami. No zabij ich, kuźwa. No i chuj, i zginę. Chociaż mały damage robią, no ale i tak zginę, no. Szkoda, że on tak długo tutaj to robi wszystko, a oni mnie mogą bić po parę razy. No serio, nie poradzę sobie z nimi. No i zajebiście. Fajna gra. Kurwa, małpy mnie zabiły. Dobra, pozytywnie lecimy Billim na ratunek. Tutaj Rebece teraz po raz drugi mam shotguna i nie zawaham się go użyć, bo jak widzieliście, granatnik za dużo nie dawał. Koktajem młotowa też nie wiem, co tam zrobiłem. Pistolet będzie, pożal się Boże, słabiutki. Wow, tutaj znowu ten, zapomniałem o tym. Będzie trzeba go sprzątać, jeśli będę chciał potem... Sejwować. No a te trzy małpy wydaje mi się, że będzie najlepiej chyba sprzątnąć shotgunem, prawda? Oczywiście pająk musiał mnie teraz zahaczyć. Słaby start. Zobaczymy, jak to będzie. Jak tutaj stoimy z życiem? Życie jest zajebiste. No dobra, tu mamy pełno tych amunicji. Aha, tu zombiaki były. Goddammit, szybko, cofka. Nie było krytyka. No kurwa, nie żyj! Ja pierdolę, ileż można. Leave that shit. Teraz weźmy sobie amunicję szybko. Na razie jedna styknie. Dobra. Żeby szybciej zrobić miejsce i weźmy sobie do shotguna. Okej, okay. Teraz przełączamy na shotguna i lecimy pokazać małpom, gdzie jest kurwa klatka do zoo. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby mnie znowu małpy nie zabiły. Boże, jakaś siara. Come on, bitches. No myślałem, że jedna będzie. Buja. Fako. No cicho być, skupiam się tu. Ale jupa zrobiłem. Któraś jeszcze chętna? Nie, wszystkie trzy rozwalone, tylko nie wiem gdzie jeszcze. Aha, ta. Wow, daleko poleciała, nie wiem czy to był. Ale jup, kurwa. Da, you can see Rebecca down below. She looks like she could fight.
Serio, kurwa, pomóż jej. Dobra, ale jak jej mam pomóc? Czekajcie, tu jakaś lina jest. Nie mogę tej liny użyć. Nothing special. No, fajnie, ale... To jak jej mam pomóc? The fuck? Rebecca! Before it's too late. Ale jak jest too late? Czekajcie, bo ja tu pewnie będę musiał jakoś przejść inaczej. Mapa. Którędy? Tu jest Rebecca. No a tutaj tych przejść jest tylko dwa, nie? No szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. A nie mam nic tutaj do przedmiotów, no właśnie. Tutaj nic nie wezmę. Te liny, no przecież tu jest tyle sznurków, nie mogę tego nic z tego wziąć. Co za głupota. Przecież lightowo by sobie poradził. Zaraz będzie tu... No już! Tylko powiedz mi, co mam zrobić. Może tutaj coś? Nie wiem, dałem jakiś siekiera, a tutaj łańcuch jakiś. Może łańcuch chcecie nas rzucić? Też nie, bo po co, nie? Najprostsze sposoby są zawsze, kurwa, nie do zrobienia. A wychodzę, cześć Rebecca, trzymaj się tam. Chyba, że miałem jej małpę zrzucić. Mamy tu sznur jakiś. No to jest pełno kabli, wszystkiego to jest pełno, co mogłoby jej pomóc, ale nie. Co? The door is busted. Tego też nie chcę. Message board. No, ja nie mam pojęcia, co ja mam zrobić teraz. Jeszcze ta dynamiczna muzyka, o, że ja kurwa tak. Te pieprzone pająki. O, nie było tu jakiegoś innego przejścia, jakiegoś cokolwiek. Pójdźwa, no nie ma tu nic. A, mapa. Nie, to nie. Tu jest wszystko ogarnięte. Tutaj trzeba niebieski ten, znaczy wodny coś tam. Może tam na górze by się otworzyły drzwi. Chociaż nie, bo są czerwone, to się nie są otwarte. God damn it. Pewnie rozwiązanie jest mega proste i ja nie wiem, bo po co. A tu może coś... Tu jakieś kable, pełno jakichś lin, jakichś kabli, wszystkiego. Ale po co, nie? Ale jak ci mam pomóc, dziecko drogie? Tu też pełno kabli, nie? On nie może nic takiego wziąć. O, Jesus. To może tutaj coś... O ty! A masz małpiszczanie. Jeszcze jesz? O ty! Ja ci tutaj krzyczeć będę, no. No i ładnie zdechłaś. To co ja tu mam wziąć? Tutaj może, to odkręcę. Nie. Tu też na ziemi są jakieś te kable. Ale Billy nie potrafi tutaj nic znaleźć, bo po co miałby coś znaleźć tu pomoc? O, małpa. To znaczy, że tutaj chyba coś mam też do zrobienia, tak?
Wow, to było mocne. Przeładujmy. Chociaż nie, da, mam 4 naboje jeszcze, okej. Przeładujmy. Au. Die, motherfucker! No i co? I tu jest tyle tych sznurków. Jak ci mam pomóc, kruszyno? Nie mogę ci pomóc, bo... Bo Billy jest zbyt głupi, żeby ci pomóc. Tu ci hakiem rzucę, kurwa, ci wbiję na ten haki. Dobra, zabiłem wszystkie małpy, może na tym to polegało i teraz mam tam pobiec do niej. Może coś się odblokuje, nie wiem. Jeśli tak, to strasznie debilnie zrobili. A małpy muszę zabić, bo jest. Pozytywni, pozytywni. To jest dopiero coś. Coś niezwykłego. Tamte pająki biegają. Jestem ciekaw, co to się stało tam, co mi ten... Co pokazali tą buchającą parę, która się wyłączyła. W którym to było miejscu? Przecież ja nie kojarzę kompletnie tego miejsca. Chyba, że to było w tym. Może to było w tym, patrzcie. Tutaj może to było. Szczerze wątpię, ale... nieważne. Rebeka, mogę ci jakoś pomóc, czy... Czy jestem w dupie? Jestem w dupie. Nogawki umiesz podciągać, a siebie nie? Jesus, Rebecca. Resident Evil Zero. Okej, pozytywnie, pobiegłem gdzieś tutaj, o, popatrzcie na tą mapę. Gdzieś tutaj pobiegłem, nie mam pojęcia po co ja tu pobiegłem, ale tutaj pobiegłem. Bo chciałem pobiegnąć tam, gdzie się ten pociąg rozbił. Nie wiem, czy to jest tu, czy to nie jest tu, ale sprawdźmy, bo tu jakieś zejście na dół właśnie jest. Może tutaj trafię właśnie do Rebeki. Tędy. Byłoby fajnie. Nie wiem, zobaczymy. Byłem jeszcze na samej górze. Aha, da, tu są małpy, czyli dobrze idę, no. O, Jesus, jestem tutaj, czyli powinienem trzymać się ściany, biegnąc prosto, czyli w prawą stronę Billa i ten. Dobra, ciśniemy. Oczywiście, kuźba. Sorry, sorry. Sorry, nie mam czasu, nie mam czasu teraz, nie mam czasu. No idę ci pomóc, no już biegnę, no. O, Rebeka, ale żeś mi napsuła tutaj sytuację całą. I co, złapię ją. Pięknie, o to chodzi. Hang on. I'll pull you up. I Rebeka ma na plecach rescue. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebeka, over. Rebeka, this is Enrico.
Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. O Jasiu, jaki romans nam tu się rodzi. And I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Yeah, retrospekcja. Tak, byłem fanem Michaela Jordana. Michael Jordan miał zawsze numer 23, dlatego stwierdziłem, że jak zabiję 23 ludzi, to też będę czarny. Only there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Zadziwiające, że w Rezydencie aż tyle filmików zrobiło. Chociaż dobra, w sumie czwórka, piątka, szóstka mają dużo filmików, ale te oldschoolowe miały mało. Także wow. Co prawda mało, to ciekawe. Don't stop, okej. So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those zombies in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Aha, rozumiem. Dobra, to weźmy sobie... Ale dużo po drodze roślinek widziałem. Chyba 3 albo 4 roślinki, także fajnie. To się przyda na przyszłość. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj... To co? Tutaj prawie spadłam. Bo jestem tyle tempa, że umiałam się trzymać przez 5 godzin, zanim Billy do mnie podbiegł, ale nie umiałam się chociaż troszkę podciągnąć i wyjść stamtąd. No ale to nic, to nic. Da, jebniemy sobie save'a i to by było na tyle dzisiaj pozytywnie. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie się działo równie tyle co teraz, bo już tutaj zaczyna się coś więcej. Jak się nie chodzi 5 godzin i nie błądzi przy jednej zagadce, no to zaczyna się coś dziać fajnego. Ale kompletnie nie pamiętam tego pomieszczenia właśnie z tą parą, którą wyłączyłem. Nie mam pojęcia, czy ja to kiedykolwiek wcześniej spotkałem, czy nie. Po prostu nie pamiętam. No dobra, ale patrzcie, teraz na mapie mamy jeszcze parę pomieszczeń, nawet sporo ich, do przeszukania. Muszę jeszcze wrócić tam wcześniej, też tam coś było, nie pamiętam co, ale dużo rzeczy zostawiłem, bo się śpieszyłem tym Billim. No. To tak, to będziemy sobie tutaj zwiedzać kolejne rzeczy, kolejne pomieszczenia w przyszłości. Tam widzę drugie schody też są. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzą. Pewnie tutaj? Albo nie. A, to tutaj pewnie, dobra.
Już, no, no, w tym samym miejscu są to. Okej. Okay. No to sobie obadamy tutaj te wszystkie piwnice w następnym odcinku pozytywnie. Łapka w górę, jeśli się podobało to, że na przykład Rebeka spadła, albo to, że ją uratował Billy, to, że miał retrospekcję i trochę czułości, romansu nam się tutaj nawet wplotło. Kurczę, rzadkie to jest w Rezydencie, także nice. Jak na razie jedyny romans tutaj w Rezydencie to chyba kojarzę Leon i Ada. Co druga część Rezydenta, czyli dwójka, czwórka, szóstka. Oni są razem. Znaczy razem, to wygląda tak, że Leon ma jakąś misję i Ada mu się wpierdziela i biega i skacze i czasem go ratuje i ucieka i tyle. Ale on mówi, Ada, wait. No, także... To tutaj to jest o wiele bardziej rozbudowane niż to, co przed chwilą opisałem z Leonem i Adą. Także no, jak najbardziej zasługuje na łapkę w górę ten odcinek. Subskrybujcie, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się pozytywnie.